Trudno jest zaakceptować w naszym najbliższym otoczeniu kogoś o nadzwyczajnych umiejętnościach. Czy to z rodziny, czy z sąsiedztwa. Zawsze jednak mamy takie uśrednione myślenie o tych, którzy są obok nas. Tu nagle ktoś idzie na studia, ktoś osiąga jakiś tytuł naukowy. I wtedy jesteśmy głęboko zaskoczeni, że to ktoś z nas może być taki wybitny. Otóż Pan Bóg rozdaje dary, charyzmaty, umiejętności, talenty, tak jak chce. Pan Jezus był geniuszem dla tych zgromadzonych do tego stopnia, że nie potrafili uwierzyć, że również z takiego małego miasta, z takiej podłej ojczyzny może ktoś być wybitny.